Cześć. Czy wiesz o tym, że sztuczna inteligencja może napisać dla ciebie post na twoje social media w różnych stylach poetyckich różnych poetów? Ale zanim o tym, teraz przedstawię ci kilka takich promptów, czyli poleceń, jakie musisz zastosować do sztucznej inteligencji, aby dobrze było twoje polecenie skonstruowane. Klarowność i precyzja. Zadbaj o to, żeby twoje polecenie było klarowne, konkretne, ze szczegółami, bo jeżeli będzie ogólnikowe, no to taką odpowiedź od sztucznej inteligencji otrzymasz. Kolejna rzecz to kontekst i cel. Musisz zadbać o to, żeby AI wiedziało konkretnie, co ma być zawarte w danym twoim, nie wiem, czy poście, czy to będzie mail, czy to będzie artykuł na bloga. Musisz poinformować AI o tym, że prosisz, żeby napisał ci artykuł na bloga, który ma zawierać na przykład 6000 znaków. Kolejna bardzo ważna rzecz to styl i ton. Musisz podać AI, jak ten, nie wiem, czy to ma być artykuł, czy to post, ma być napisany. Czy to ma być perswazyjny post, czy to ma być artykuł na bloga w stylu poetyckim. Musisz to po prostu zawrzeć, żeby otrzymać konkretną właśnie odpowiedź od sztucznej inteligencji, żeby ona wiedziała, co ma napisać, w jakim stylu, w jakim to nie. Długość odpowiedzi. Czy odpowiedź AI ma być rozbudowana, czy ma być wypunktowana, czy mają być paragrafy, czy ma tekst zawierać, tak jak wcześniej wspomniałem, na przykład 6000 znaków, to wszystko musisz podać sztucznej inteligencji. I podsumowując, musisz podawać szczegóły, żeby unikać niejednoznaczności, żeby sztuczna inteligencja, w tym przypadku ChatGPT, nie rozbiegał nam się, żeby wiedział po prostu w sztywnych ramach, co ma pisać, jak dana odpowiedź, dany tekst ma być stworzony. Ok, nie przedłużam i teraz chcę ci pokazać krótki tutorial, polecenie prompt, które zapodałem wcześniej do ChatGPT, żeby stworzył post w różnych stylach poetyckich. Ok, jesteśmy w ChatGPT, podałem polecenie. Jesteś copywriterem oraz freelancerem. Wypisz mi i wciel się w postać 5 najpopularniejszych poetów i napisz w tym stylu post powitalny. Oczywiście na social media. I tutaj wypisał mi 5 najbardziej znanych poetów naszych. Możesz sobie zobaczyć. Wejdź do mnie też na Facebooka, tam mam ten post udostępniony, możesz sobie sprawdzić, w jaki sposób ChatGPT stworzył dla mnie taki post. Pamiętaj, że prompt, czyli polecenie, jest najważniejsze dla AI. Mam nadzieję, że ten krótki materiał pomógł ci zrozumieć, w jaki sposób musisz podawać prompty, czyli polecenia do sztucznej inteligencji, żeby ona konkretnie ciebie zrozumiała i wykonywała twoje polecenia. Jeżeli jeszcze bardziej chcesz zrozumieć, jak działa sztuczna inteligencja, jak możesz sobie ją połączyć na przykład ze social mediami i wdrożyć to do swojego biznesu, to tutaj wyświetla ci się link oraz w opisie tego nagrania tiktokgeniuszai.com, gdzie zapraszam cię na 3-dniowe webinary darmowe, gdzie pokażę ci, jak możesz to sobie fajnie połączyć, jak śmigać może sztuczna inteligencja dla ciebie, nawet gdy ty śpisz. Pamiętaj, liczba miejsc ograniczona, także zapisuj się teraz. A my widzimy się w kolejnym nagraniu już niedługo. Trzymaj się, do usłyszenia, zobaczenia. Cześć!